Cześć, witam was w kolejnym odcinku z gry Ski Jump Mania 3 i kontynuujemy sobie naszą serię i prawdopodobnie też tym samym odcinkiem ją kończymy, ponieważ ostatnim czasem, w ostatnich dniach, tygodniach bardzo rzadko się już logowałem do tej gry, praktycznie nie grałem, z klubu mnie wyrzucili, no i słusznie, bo w sumie po prostu zalegałem, a ani nie płaciłem, ani nie brałem, ani nie skakałem, więc no mieli tak, zrobili to, co było słuszne. No i odbierzmy sobie tutaj nagrodę. Na koniec zrobimy po prostu to samo, co robiliśmy w każdym odcinku. Czyli po kolei nagrody, od bonusy, trening i na koniec liga dzienna. Jak widać, troszkę już tu różnych rzeczy rozwinąłem. Jako, że z klubu wypadłem, to sobie przełożyłem punkty z tego. Za 160 diamencików przeniosłem, klejnocików przeniosłem tutaj na jeden poziom tego. Tu jest też 5%, tylko droższe. Dobra, to niech sobie leci. Jak tam raz na jakiś czas się zaloguje, to będzie akurat lepiej. Na solowej, do solowego grania przystosowane. No i dobra, trenujemy. Zobaczymy, jak pójdzie na Oberstdorfie. Już dawno nie skakałem, bo najczęściej robię sobie na symulacji wszystko, bo mi się nie chce. Dźwięki, detale, kontynuuj, dobra. Oho, widać, że dawno nie skakałem. I lepiej by było na symulacji. Na Oberstdorfie chyba jeszcze nigdy ręcznie nie skakałem. No nic, zobaczymy, co pójdzie na Ljubo? Ja naprawdę długo nie skakałem, w ogóle nie kojarzę tej skoczni. Najlepszy wynik 5900, zobaczymy. Może skakałem? Oj, tu coś zmuliło dziwnie. A dlaczego? Co się stało z komputerem? 500, no chyba lepiej było na symulacji. Kolejne jest Engelberg. Co się wydarzy na Engelbergu? Źle się stało. Kiepsko poszło. Grand Prize. W Grand Prize bierzemy sobie tutaj żółte hełmy i... O, diamenciki. Takie nagrody to ja lubię. I lecimy kolejny trening. Jeszcze dwa zostały. Spokojnie, to jest trening. Ja się teraz rozegram i na lidze dziennej będzie dobrze. No, troszkę lepiej było. Ale nie z lądowaniem. 3600. No i ostatnie, czyli Harachov. O, mówiłem. Jest lepiej. Perfekcyjne lądowanie. I tak powinno być. Pięknie, trzy gwiazdeczki. Zagrajmy te pary. Aż ciekaw jestem, jak tam dzisiaj z moją koncentracją. Poziom szósty. No i się już pogubiłem. Trzy tysiące. Okej, ale są trzy gwiazdki, więc nie było tak źle. 3000. Aha, czyli... A to mogło mi teraz ten zapisać wynik. No, dobra, już nieważne. A po 2000 idzie normalnie. Nie, to dobrze było. Lepiej niż na symulacji na pewno. Okej, nie mam już tych energii. O, ale Grand Prize wleciało. To może jeszcze dobiję energii na... Oj, a jakże i to ile? Na dwa treningi. Nawet trzy.
Lot troszeczkę kuleje. Odbicie i zostanie na lądowanie. Pięknie. Kombinezon mogę nowy kupić, bo wczoraj miałem komunikat, jak 30 wbiłem. Ale pieniędzy nie mam, a przypasowałby już ten kombinezon kupić. Bo on jest o dwa, jest jeden przerwy, więc akurat by tak w miarę było. No to nic. Dzienna liga. Ojoj, ja to skakałem przecież po 19. Nie mam dziennej ligi. Wczoraj po 19 skakałem. Czy to 20 była? Nie, chyba 19. To jakoś dziwnie te strefy czasowe podane. No to nic, powalczymy przynajmniej o to. Bo widzę, że tutaj mogę coś powalczyć. Nie, nie tutaj. Tutaj mogę powalczyć. Punkty rankingowe. Gdzie jestem? A, mam 0. Aha, bo to jeszcze było chyba nieaktywne, czy w ogóle areny nie skakałem. No to nic. Te lekkie, takie pewne damy X5. A to, gdzie gość ma 260 do moich 246. Nie! Nie ten guzik. Ale wygrałem? O. Tu jeszcze symulacja. O, ten ma lądowanie dłuższe, więc trzeba spróbować ręcznie. Choć byłaby szansa, że wygram, ale nie takie pewne, więc spróbujmy. Zresztą coś muszę też skoczyć, więc nie będę wszystkiego symulował. Nie jestem w wieku szkolnym, żeby symulować. He, he, he. Ale suchar. Dobrze, na skoczni jest wróz. Oby wszyscy zamarzli. Co to z tym napisem się podziało? Kiepskie noty z lądowania, ale wygrałem. Dajcie mi tu, o tu, jest jakieś wyzwanie. Coś kiepsko ta gra wygląda, nie wiem dlaczego. 34. Zobaczymy, czy mu naklepie, czy nie naklepie. No, można było to zrobić lepiej. No i elegancko. Ogólnie chyba na tych poziomach już dużo osób symuluje, więc nie jest to takie trudne. Chociaż nie, chyba jak się robi pojedynek, to zawsze jest symulacja po drugiej stronie. No i z przewagą i będąc do tyłu z punktami można wygrać właśnie dzięki temu. Choć na treningu symulacja lepiej wypadała ode mnie. The crowd is getting excited. Let's see whether this jumper can handle the pressure. Ojoj, jak to szybko przeszło. To mała skocznia chyba jakaś. Ale może wystarczy. Odległość była. Wygrałem. Pięknie. O, fajnie, że mam, bo mam poziom trzeci i teraz będę miał 900 energii. Co jest na czwartym? 1000 i 5 skoków więcej. Spoko, muszę utrzymać teraz tą ilość punktów rankingowych. To lecimy. Kolejne medium. Serio? Wszystko jest po polsku, tylko to dali po angielsku? Te poziomy trudności? O nie, 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 zepsułem lot. Na tym etapie nie można zepsuć na początku. Bo skutkuje to właśnie takim brzydkim napisem. W kolorze czerwonym. Którego zobaczyć nie chcieliśmy. Hard. Hard. No to lecimy, próbujemy ten trudny. This should be an interesting duel. I have no idea who's going to win this one. Wybicie słabe, słabe lądowanie, lot był taki ten i przegrałem, ale chyba w dużą różnicą odległości było jednak 5 metrów. No nic, trochę spadłem. To mam przynajmniej słabszych przeciwników, z którymi jest większa szansa wygrać. Ogólnie nie spodziewałem się, choć może się spodziewałem. Nie no, tak liczę mniej więcej, że ta seria ze skoków, zdobędzie gdzieś tak do 100 wyświetleń, dobije przez fakt, że długo nie nagrywałem i tych stałych widzów tak naprawdę dużo nie ma, a tutaj trochę byłem zaskoczony, że jest aż 200 minimum przy odcinku i trochę tak smutno z jednej strony właśnie, że no gra mnie nie wciągnęła na dłużej. No bo tu jednak jest takie po prostu
model typowo uzależniający, żeby codziennie się zalogować, żeby nie stracić dziennych tych energii, tego wszystkiego i cały czas tylko to samo. No to w sumie jak w każdej grze tego typu przeglądarkowej. Jeszcze jak się jakoś tam z klubem coś... człowiek angażuje. Złapie bakcyla, żeby być lepszym, no to jeszcze idzie. Ale odnośnie skoków mnie to aż tak tutaj... Tym bardziej, że ja w takich grach najbardziej ceniłem w grach ze skoków ten element zręczności, że to było wymagane, by dobrze skakać. A tutaj ten fakt, że same skocznie są sztucznie, ojejku, utrudniane, by zrobić jakiś tam roleplay, rozwój, no to sprawia, że to tak... No i brakuje mi jakiegoś trybu, żeby na przykład znajomego wyzwać i kto lepiej skoczy, czy coś takiego. Albo po prostu sobie poskakać na treningu bez nagród i bez niczego. No wiadomo, można by się wtedy samym skakaniem już przejeść i by się odechciał skakać za nagrody, ale wydaje mi się, że człowiek by jednak chciał się dalej rozwijać tutaj i bym lepiej skakał też. Choć ten model tutaj nie jest aż taki trudny skakania, ale... No i też wiadomo, to jest na przeglądarce i na tym... na mobilnych, więc nie działa to tak jakoś super ekstra precyzyjnie jak na komputerze, jak na przykład DSJ. Ojoj, ku. A jeszcze mniej precyzyjnie działa moja ręka. Takie dobre, takie łatwe skoki przegrywam. Jeszcze 10 prób mi zostało zmarnowania potencjału. Liubno. Nie, ale taki tryb wyzwania znajomego to by powinni dodać. Wystarczy? Wystarczyło. Elegancko. O, fajnie, że się zresetowało. Było troszkę... Ej, ale to tak nie miło, że mi się pod palcem zresetowało. To powinno już skoczyć zresetowane. Tak wyglądało, jakby mi się zaproponowały, tak jakbym przegrał. A później się skapnął system, że wygrałem, dosłał zawodników trudniejszych. Perfekcyjny skok. Pod każdym względem było bardzo dobrze. Jak na moje wymagania w stosunku do samego siebie. Ale wybrnąłem, żeby nie było, że obrosłem w kwiatki. Nie, to jakoś inaczej mówi. Coś pokręciłem. W ogóle helikopter, samolot, co to ma do skoków? Dlaczego to tutaj jest? Już lepiej niż te gęby, co były wcześniej. Dobry lot od początku, gorzej z wybiciem było. Wow, ale tamtego to tam daleko przeleciałem. Uhuhu. Skok. Nie no, ręcznie skacząc jak się człowiek skupi, to dużo lepiej idzie niż na symulacji, ale... No to trzeba faktycznie to lubić. Znaczy no teraz jak się rozkręciłem, to mi się fajnie gra i pewnie jeszcze z 3 dni pogram, ale później po tych 3 dniach znowu będzie... Zero. Może mi się ta gra znudziła przez to, że długo na symulacjach jechałem? Może. No i też ten system klubowy. Bo w klubie tam było trzeba przewijać tych, bo cały czas zdawało tak losowo. Albo strasznie mocnych, albo ten. A tutaj jest jednak więcej tych zawodników. I można cały czas skakać, nie trzeba ich przewijać energią. Tak w ogóle to cały czas mi daje takich, z którymi mogę wygrać, żebym aż tak zastał się z tymi punktami, przez to, że symulowałem tak długo. Aż tak byłem do tyłu. Czy po prostu teraz tak do przodu wybiegam? Ojej, lądowanie tak na styk? To wystarczyło. 778, ładnie. Grand prize'ów kilka zdobyłem pewnie już. To będą kolejne skoki. Jeszcze się bardziej przedłuży.
Przeważnie pilnuję się, żeby nie gadać w trakcie ładowania, żebym później mógł to wyciąć, ale dzisiaj się zapędzam. Pięć punktów, no to sporo. Aż tak? 67, dlaczego wszyscy? Ojejku, 908, no to pojechali. To z tym, chyba żeby... Co to robi w ogóle? A, plus 17 wszystkie atrybuty wystarczy? To co mi to, da mi to coś? To mam wtedy jakieś... Dalej ze mną. Ale idź, cacki, tam spróbujemy. Co będzie, to będzie. Niech będzie coś ciekawego na koniec. Welcome to another duel on this normal hill. Ojejoj. Great effort. I think that's a new yes! 3 punkty, 3,5 punkta. Oh yeah, rekord życiowy, pięknie. A nie było tak dobrze. Mogło być lepiej, a i tak się udało wygrać. Spoko. No to ja z tym już nie próbuję. No jednak tamten miał 300, ten ma 330. Ale punktów ma tyle samo. 3 mi zostały. No to nic, jeszcze przelecimy normalnie 3. Ewentualnie to, co będzie z Grand Prize, to już puszczę na symulacji. How can this jumper cope with the changing wind conditions? Ja to na lajcie. Tu jeszcze rekord strzeliłem. Swój. O, tu będzie ciężko. Fajnie. Dawaj go. Dam sobie to. Bo co będę z tym robił? Niech się to wykorzysta. Jak kończyć to z przytupem? Pełne skupienie. To nie było skupienie. Znaczy skupienie było na twarzy chyba tylko. Ojej. No nic, zobaczę te grand prize teraz. Uhuhu, 2 basic. Podnieś. Jeszcze ty kupią animację, że trzeba czekać, nie można tego kliknąć tak raz, dwa. Hup, hup i powinno już być, a tu nie. No i dobra, trochę kasy. A skoków nie ma, jest za to trening. Dobra, którego by tu wybrać na koniec? 780, no tyle samo co ja. Specjalne przygotowanie się skończyło. Pięciokrotna nagroda. Dobra. Teraz ma być jak najlepiej. Pięknie ma być. To jest jak symulacja X5, tylko 5 punktów nie tracę. Spoko. Starczy? Starczy? Jest! Aha, pół punkta! Pół metra, pół punkta. No ty miałem kiepskie. Ale wystarczyło, 1000 zarobiłem. Jak za 5 tych. Super. No. Raporty? Aha. No i to by było na tyle w tym odcinku. Także dzięki za oglądanie, komentowanie, ocenianie. Ale i tak, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, cześć.